Dominika Brzoza-Piprek, witam i zapraszam na szczegółową prognozę pogody. Piątek przyniósł nam zachmurzenie umiarkowane. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia mogliśmy zobaczyć 27 stopni w Częstochowie, 26 w Katowicach, 27 w Bielsku-Białej. Po zachodzie słońca na niebie zgromadzi się bardzo duża ilość chmur, która przyniesie nam intensywne opady deszczu, opady gradu, a także burze. 19 stopni w Kłobucku, Częstochowie, Myszkowie i w Zawierciu. W centrum, w Raciborzu 19 stopni i tyle samo w Gliwicach, Tarnowskich Górach, Katowicach, Sosnowcu i Tychach. Na południu regionu w Cieszynie 18 i podobnie w Bielsku-Białej i w Żywcu także 18 stopni. Sobota na północy województwa powita nas zachmurzeniem umiarkowanym. W ciągu dnia na niebie chmur pojawi się więcej i wystąpią wyładowania atmosferyczne z intensywnymi opadami deszczu, a także opadami gradu. 26 stopni w Kłobucku, Częstochowie, Myszkowie i w Zawierciu. W centrum także obfitych deszczy nie zabraknie. Miejscami spadnie do 30 litrów wody na metr kwadratowy. 26 stopni w Tychach, Sosnowcu, Katowicach, Tarnowskich Górach, Gliwicach, Raciborzu i Rybniku. Na południu regionu także burzowo, dodatkowo powieje bardzo silnie wiatr. Chwilami jego prędkość może dochodzić nawet do 90 km na godzinę. 26 stopni w Żywcu, Bielsku-Białej i w Cieszynie. Jutro ciśnienie wyniesie 981 hektopaskali. W kolejnych dniach także burzowo, na termometrach odrobinę niższe temperatury, a to oznacza, że trochę odpoczniemy od wysokich temperatur. 25 stopni w niedzielę, 22 w poniedziałek i w jednym i w drugim dniu pojawią się wyładowania atmosferyczne, porywisty wiatr i intensywne opady deszczu. Sprawdźmy teraz wskaźniki jakości powietrza. Spójrzmy na nasze mapy. Obszar północny, okolice Częstochowy to dobra jakość powietrza. W centrum jakość powietrza umiarkowana. Podobnie będzie na obszarze rybnicko-pszczyńskim, bielsko-cieszyńskim i w Dolinach Beskidzkich. Także jakość powietrza umiarkowana. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.